kochani, z tej strony Estera. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj zapraszam Was na haul z Lumpeksu. Mam tutaj 7 ubrań. Tym razem są to ubrania tylko i wyłącznie dla mnie. Nie kupiłam też żadnych książek. Dzisiaj nie mam zbyt dużo czasu, dlatego że za chwilę muszę odebrać Dawida ze szkoły, więc ten filmik będzie bardzo szybki. Postaram się nie rozgadywać i już za chwilę będę Wam pokazywać te rzeczy, a później w przebitkach pokazywać, jak one wyglądają na mnie. Ale zanim zacznę, zostawiam Wam tutaj namiary na mój Instagram. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie go zasubskrybujcie. Mnie to bardzo motywuje do nagrywania większej ilości filmików. Zostawcie też łapkę w górę, jeżeli lubicie filmiki z serii Mierzymy. No i szczególnie, jeżeli lubicie hole lumpeksowe, to również mi o tym piszcie, żebym po prostu wiedziała, co chcecie tutaj u mnie oglądać najchętniej. Jeżeli chodzi o ceny, to tym razem są super. Ubrania kupiłam za funta lub dwa. Zaraz jeszcze będę to sprawdzać i mówić Wam, ile kosztowała poszczególna rzecz. No i wszystkie ubrania kupiłam w jednym lumpeksie, właśnie takim fajnym, w którym zawsze jest coś nowego, często te rzeczy są wymieniane, no i ceny są bardzo, bardzo, bardzo niskie. Pierwsza rzecz, na jaką się skusiłam, to sweterek z cekinami. Ja wiem, że nie każdy lubi takie błyszczące ubrania, ale jednak taki zwykły sweterek z cekinami, no jest to jakaś tam klasyka i jest to na pewno rzecz, którą od czasu do czasu można znaleźć w różnych sieciówkach. Ja praktycznie identyczne sweterki widziałam w H&M-ie już lata temu, później one znowu były dostępne, no nie identyczne, ale jakieś takie podobne. No jest to trend, który ciągle do mody wraca, więc myślę, że warto mieć taką rzecz w szafie. Zapłaciłam za nią 2 funty, rozmiar to 38, czyli M, i ta rzecz jest z Primarka. Zobaczmy, jak w niej wyglądam. Teraz widzę tutaj w podglądzie, że ten sweterek przepięknie się mieni, jest śliczny, mam nadzieję, że będzie na mnie pasował. Myślę, że tak. Sweterek jest super. Uważam, że leży jak ulał, wygląda naprawdę przepięknie. Te cekiny cudownie błyszczą. Troszkę się bałam, że ten sweter będzie wyglądał kiczowato, że będzie się za mocno błyszczał i wiecie, o co chodzi, że będzie taki tani efekt, że będzie wyglądał po prostu tak tanio i tandetnie, ale uważam, że wygląda bardzo fajnie. Leciutko połyskuje, delikatnie, ale właśnie na tyle intensywnie, że po prostu bardzo fajnie to się mieni, świetnie to wygląda, moim zdaniem. Dajcie znać, czy Wam też się tak podoba. Ja go oczywiście od razu bym sobie tutaj troszkę włożyła tak w spodnie. Ja zawsze wszystko staram się jakoś podwijać, marszczyć, wkładać w spodnie, bo po prostu nie lubię, jak te ubrania tak smętnie wiszą. No na bank go zostawię, na bank będę go nosić pewnie nieraz. Go zobaczycie gdzieś w jakimś vlogu, bo uważam, że jest prześliczny. Naprawdę bardzo, bardzo udany zakup. Super. Kolejna rzecz jest również z Primarka i jest to totalnie, totalnie basicowa, zwyczajna, najzwyklejsza w świecie bluzeczka. Szara, kosztowała tylko funta i wydaje mi się, że ona jest nowa. Nie jest ani troszkę zmechacona, więc wydaje mi się, że po prostu jest nowa. No, taka bluzeczka będzie pasowała do wszystkiego, będę w niej mogła chodzić po domu albo założyć ją pod jakąś bluzę. No, bardziej klasycznie już się chyba nie da. No może gdyby była biała, to byłaby jeszcze bardziej klasyczna. Ale ja kolor szary uwielbiam, uwielbiam szary melanż. Uważam, że dobrze wyglądam w tym kolorze, więc oczywiście za funta musiałam ją kupić. Koszulka też uważam, że jest jak najbardziej ok. Leży dobrze. Jest bardzo, bardzo klasyczna, będzie pasowała do wszystkiego. Ja ostatnio właśnie bardzo lubię nosić takie zwykłe bluzeczki z leginsami. Tutaj je zawsze sobie jakoś tak, wiecie, troszkę zwiążę, żeby były wyżej, bo leginsy, wiadomo, mają wysoki stan. Więc żeby to głupio nie wyglądało, to zawsze jakoś podwijam lub związuję i myślę, że bardzo dobrze to wygląda, no i przede wszystkim też jest wygodne. Także no uważam, że ta bluzeczka jest bardzo, bardzo, bardzo udanym zakupem. Kosztowała tylko funta, więc naprawdę było warto. Ja się z niej bardzo cieszę. Kolejna rzecz to przepiękna żółta bluzeczka z kołnierzykiem. Ona jest taka, zobaczcie, klasyczna, grzeczna, ale wydaje mi się, że w połączeniu na przykład z spódnicą z ekoskóry, taką do kolana bądź troszkę dłuższą, będzie wyglądała bardzo elegancko i bardzo wyjątkowo. Zapłaciłam za nią 2 funty. W ogóle widzę, że te ubrania są poprzeceniane. Ona wcześniej kosztowała 4, ale akurat w tym lumpeksie wszystko jest, chyba maksymalnie kosztuje właśnie 2 funty. I jeżeli chodzi o markę, to jest to marka
Tew, nie wiem jak to się wymawia, ale pisałyście mi, że to jest marka Sainsbury's. Dzięki, że dałyście mi znać, bo tak właśnie myślałam, że to jest jakaś taka marketowa tutaj angielska marka. No dobra, przymierzmy i zobaczmy jak wyglądam. Aha, nie powiedziałam Wam jeszcze jaki to jest rozmiar. To jest 12, słuchajcie, to jest aż 12, czyli to jest chyba L-ka. Chyba tak, ale nie wydaje się być duża, zobaczcie. Naprawdę, wydaje się być dość wąska. Także przymierzmy. Ta bluzeczka jest przepiękna. Ten kolor jest naprawdę śliczny i bardzo podkreśla opaleniznę z tego co widzę. Tak mi się to od razu rzuciło w oczy. No i zobaczcie, trochę się bałam, że nie trafiłam z rozmiarem, ale wydaje mi się, że jest jak najbardziej ok. Wydaje mi się, że z tym kołnierzykiem wyglądam tak bardzo, bardzo grzecznie, ale właśnie chciałabym ją połączyć z jakąś spódnicą ze sztucznej skóry, z jakimś takim ubraniem, które ma ten pazur po prostu i myślę, że wtedy będzie idealnie. I w sumie jak tak teraz patrzę, to ona nawet ze zwykłymi jeansami wygląda całkiem, całkiem fajnie, także no, jest super, bardzo się z niej cieszę, na pewno będę ją nosić. Oj, szarpię się tutaj z tą bluzką i nie mam pojęcia jak mam Wam ją pokazać, bo obawiam się, że teraz w tym momencie nic tutaj nie zobaczycie, więc może ja troszkę się odsunę, żebyście widzieli cokolwiek i postaram się ją opisać. To jest bluzeczka z bardzo, bardzo głębokim kopertowym dekoltem. Ten dekolt jest aż do pępka, więc pewnie będę ją musiała jakoś przerobić. No i tak szczerze mówiąc zastanawiałam się, czy ją kupić, czy nie, ale kosztowała tylko 2 funty. Nie, ona kosztowała 1,95 funta dokładnie, więc troszkę mniej. Rozmiar to M, więc powinna być na mnie dobra. Mi się w tej bluzce bardzo spodobało to, że ona ma tutaj przy szyi takie wiązanie. I wydaje mi się, że to wiązanie w połączeniu z mega głębokim dekoltem może wyglądać naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ale dość gadania i muszę się Wam w niej pokazać już teraz, bo wiem, że tutaj naprawdę nic nie widzicie. Ta bluzka podoba mi się w sumie tak średnio. Nie, no wiecie co wygląda? Ona wygląda jakoś tak pogrzebowo. Do tego tutaj zobaczcie jak ona jest uszyta, to nie jest w ogóle zabezpieczone, więc odstaje, wystaje, więc no średnia jest ta bluzka. Ja jeszcze spróbuję dać jej szansę, założę ją sobie może do jakiejś spódnicy w jakimś takim żywszym kolorze, no i może w takim połączeniu będzie wyglądała lepiej, chociaż przyznam szczerze, że nawet nie za dobrze się w niej czuję, więc chyba się jej pozbędę. Kolejna rzecz to kamizelka z golfem. Ona wydaje mi się dość mała i obawiam się, że może być na mnie zbyt mała, no ale kosztowała 2 funty, więc stwierdziłam, że ją sobie wezmę, no i zobaczę jak się będę czuła, jak będę wyglądała w takiej rzeczy. Nie mam pojęcia jaki to jest rozmiar, czekajcie, dobra, mam tutaj. Rozmiar to S, dziwne, bo tutaj jest napisane UK 10, czyli teoretycznie powinno być to M-ka, a tutaj jest napisane, że to jest S-ka, także nie wiem. Te rozmiary i tak wiecie, niektóre są mniejsze, niektóre większe, więc to nie jest istotne, mówię Wam tak tylko orientacyjnie. Marka to Marks & Spencer i tutaj chciałabym sobie jeszcze zerknąć na skład, bo nie patrzyłam w sklepie w ogóle na składy. Ach, jest to 100% akrylu. No myślałam, miałam nadzieję, że będzie to jakiś lepszy materiał, niestety akryl. No i ogólnie, jeżeli chodzi o takie właśnie kamizelki, zauważyłam, że one teraz pojawiają się w sieciówkach, chyba wracają do mody, więc stwierdziłam, że zaryzykuję i wezmę przymierze. Także zobaczmy, jak ja się w takim czymś prezentuję. No nie wiem, co mam sądzić o tym golfiku. Wydaje mi się, że nie wyglądam w nim dobrze, ale oczywiście dajcie mi znać. Wydaje mi się, że on jest na mnie zbyt ciasny tutaj w tym miejscu pod pachami. Może nawet nie tyle ciasny, co po prostu jakby te dziury na ręce są zbyt wąskie. No i chyba tutaj też się tak jakoś nie za bardzo układa. Myślę, że jest za mały tutaj pod pachami, w biuście chyba. Nie, serio, no po prostu nie czuję się w nim komfortowo. Jednak nie lubię golfów. Jak długo nie noszę golfów i później założę, to duszę się od razu, także w ogóle nie wiem, źle się czuję w tej kamizelce. Raczej jej chyba sobie zostawiać nie będę. Jeżeli Wam się podoba, macie jakiś pomysł na fajną stylizację z nią, to dajcie mi znać, ale się czuję jak w kołnierzu ortopedycznym w takich rzeczach. Bardzo dawno nie nosiłam golfów i chyba się odzwyczaiłam. Tym razem niestety nie udało mi się znaleźć żadnych spodni w lumpeksie. Ostatnio trafiłam na takie właśnie fajne, wyjątkowe, a tym razem nie było nic fajnego, ale była spódniczka. I zobaczcie jaka ona jest świetna. Taka typowa spódniczka w kratę na jesień. Fajnie będzie wyglądała z czarnymi rajstopami, takimi kryjącymi, kiedy już będzie dość zimno. Ona jest marki New Look, rozmiar to 38, czyli M. No i kosztowała
2 funty. Mam jakieś takie nieodparte wrażenie, że ja już kiedyś miałam bardzo, bardzo podobną rzecz. Jestem praktycznie pewna, że już coś podobnego kiedyś miałam. Ostatnia rzecz bardzo mi się podoba, myślę, że może być najlepszą rzeczą z tego haulu. Jest to bluzka w przepięknym, głębokim, zielonym kolorze. Jest to butelkowa zieleń, tak jak widzicie. Kosztowała 2 funty, rozmiar to S, więc naprawdę no... Boję się trochę, że się w nią nie zmieszczę, ale zaraz zobaczymy. Ona jest w ogóle z HM-u, no, rozmiar 34 rzeczywiście S, także może być tutaj z biustem problem. Mi się bardzo podoba to, że ona ma tutaj przy ramionach marszczenia i te marszczenia są też z tyłu. Wydaje mi się, że to będzie wyglądało bardzo, bardzo ładnie. No jeżeli okaże się, że będzie na mnie za mała, no to pewnie ją komuś oddam, bo jest naprawdę śliczna. No ale dobra, nie ma co gdybać, przymierzmy i zaraz wszystko się okaże. Ta koszula jest naprawdę super, bardzo dobrze się układa, jestem w szoku, że SK jest na mnie dobra w biuście, ale jest, udało się, także bardzo się cieszę. Dobrze, że zaryzykowałam i ją wzięłam. Tutaj niestety nie zapnę sobie jedną ręką, przez moje długie paznokcie oczywiście, tych guziczków przy rękawach, więc może tak nie do końca super fajnie ona wygląda, ale uważam, że i tak jest okej. Czyli ją będę na pewno nosić. Uwielbiam ten kolor, uwielbiam odcienie zieleni, kaki, jasne, ciemne, butelkową zieleń, po prostu kocham. Więc to jest coś totalnie w moim stylu, tutaj można ją sobie zawiązać. No na pewno jakieś fajne stylizacje będę tworzyć z tą bluzką. Super, ona się właśnie tutaj układa na ramionach, fajnie wyglądają te marszczenia. Jeszcze pokażę Wam z tyłu, jak ona wygląda, bo ona z tyłu właśnie ma identyczne marszczenia. Pokażę Wam te ubrania w troszkę innej kolejności, dlatego że właśnie zorientowałam się, jak świetnie ta spódnica wygląda z tą bluzką. No pasuje idealnie, do tego jeszcze tylko torebeczka, jakieś fajne botki i jest no, zwykły płaszcz beżowy na przykład i jest świetna stylizacja na jesień. Myślę, że ona jest ok i jest bardzo cienka, więc tutaj na brzuchu trochę odstaje, jeżeli włoży się coś pod spód. Ale to nic, wydaje mi się, że leży ok. Kochani, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że chcecie więcej holi lumpeksowych na moim kanale. Jeszcze raz Was proszę, żebyście dawali znać, jeżeli chcecie tych filmików więcej. Jak wiecie, ja uwielbiam buszować po lumpeksach, uwielbiam wyszukiwać jakieś perełki, także chętnie będę takich filmików nagrywać dla Was więcej. No i nie tylko dla Was, oczywiście dla mnie samej też, bo mi to sprawia ogromną frajdę. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie. No i mam nadzieję, że widzimy się na kanale już niedługo. Pewnie już jutro lub pojutrze. Do zobaczenia, pa!